Mieszkańcy Dzierżoniowa zyskali nowe miejsce do wypoczynku, które znajduje się blisko centrum miasta. W zasadzie miejsce jest stare, natomiast nowa aranżacja tego miejsca, mianowicie taki niewielki skwer przy ulicy Piastowskiej. Obiecywałem w kampanii wyborczej jeszcze w poprzedniej kadencji, że chcielibyśmy właśnie rewitalizować miejsca zielone, parki w Dzierżoniowie i to jest tak jakby przymiarka do tego dużego projektu. Ten park, rewitalizacja niewielkiej powierzchni kosztowała 245 tysięcy złotych, więc widać, że to są też zadania kosztowne, natomiast no, chcemy robić to kompleksowo, czyli ścieżki, chodniki, stojaki na rowerze, ławki, śmietniki, oświetlenie, także kompleksowa rewitalizacja tego miejsca została dokonana. Myślę, że efekt jest przyjemny, szczególnie właśnie po zmroku, kiedy lampy się włączają, naprawdę wygląda to miejsce zjawiskowo. Wszystkich z pewnością ucieszy informacja, że to nie jest jedyna inwestycja w tereny zielone, jaka planowana jest w Dzierżoniowie. Park Kusocińskiego, znacznie większa inwestycja, znacznie większy powierzchniowo, ale też planty dzierżoniowskie, czyli te parki naokoło murów miejskich. Chcemy nawet w przyszłym roku rozpocząć tą rewitalizację. Park przy Kinie Zbyszek, czy park między osiedlami przy Alei Bajkowych Gwiazd. To są te kolejne takie miejsca, które na pewno w najbliższych miesiącach czy latach zyskają nowy wizerunek, ale też nowe nasadzenia. Też będziemy starali się coraz więcej sadzić drzew. Chcemy oddzielić taką strefą zieloną tą część przemysłową miasta, czyli strefę ekonomiczną od części mieszkalnej, ale też uzupełniać te nasadzenia, które są wzdłuż ulic, gdzie już były szpalery drzew, natomiast czas spowodował, że niektóre zostały wycięte. Teraz systematycznie uzupełniamy tak, żeby tej zieleni i fajnych takich miejsc przyjaznych dla ludzi było coraz więcej w Dzierżoniowie. Tutaj też duże podziękowania dla wszystkich osób, które włączyły się w to. Z ramienia Rady Miejskiej Dzierżoniowa radny Jarosław Perlak był takim motorem i koordynatorem później działań. Też w poprzedniej kadencji mój były zastępca Andrzej Bolisenga też włączył się tak jakby w przygotowanie takiego programu, projektu. Natomiast teraz oczywiście tutaj z panią Dorotą Pieszczuch, z radnymi Nowoczesnego Dzierżoniowa, Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Taki program właśnie chcemy wprowadzić i rok po roku systematycznie kolejne miejsca, tak powiem, przywracać do takiego przyjaznego przebywania dla ludzi. Miejsce to już cieszy nie tylko mieszkańców okolicznych budynków, ale wszystkich poruszających się tym bardzo ważnym ciągiem komunikacyjnym, który łączy rynek m.in. ze stadionem miejskim czy targowiskiem. Z niecierpliwością czekamy na kolejne tego typu projekty.